takie wady, które dają nam ostro popalić, które już bardzo długo spędzają nam sens powiek. Powodują, że jesteśmy na siebie wściekli, że nie lubimy siebie, że pastwimy się nad sobą. I nieraz jest tak, że zaczynamy mieć aż pretensje do Boga. Kurczę, tyle Cię o to proszę już. No tyle walczę z tym grzechem, tyle walczę z tą wadą. Weźże wreszcie, zrób ten cud i wyzwól mnie z tej mojej wady. Dzisiaj w Ewangelii widzimy stopniowalność. Stopniowalność w uzdrawiającym działaniu Jezusa. I to powinno dać nam do myślenia. Ten niewidomy najpierw, w pierwszym etapie, widzi trochę. Widzi ludzi jak drzewa. Dopiero w następnym etapie widzi wyraźnie. Gdybyśmy potrafili uważniej spojrzeć na historię naszych ciągnących się wad, moglibyśmy odkryć, że one już trochę mniej sieją zła. Że stopniowo siła ich oddziaływania zmniejsza się. I gdybyśmy to odkryli, moglibyśmy być bardziej wdzięczni Panu, że uzdrawia nas stopniowo. Pozwólmy Mu działać tak, jak On wie, że jest.